Uchwała rządu sprzyja podniesieniu produkcji rolnej i hodowli. Na Pradze przy ulicy Piotra Skargi Komisja Społeczna do Walki ze Spekulacją wykryła potajemny skład mięsa należący do małżeństwa Wysockich, właścicieli sklepu rzeźnickiego. Mięso, szmalec, podroby, wędliny. Jeszcze, jeszcze i jeszcze. Ogółem ujawniono około 2 ton towaru pochodzącego z przydziałów przeznaczonych dla świata pracy i z nielegalnego uboju. Brudne, cuchnące mięso, wędlina i szmalec wędrowały stąd na czarny rynek. Nie chowaj twarzy, wiemy jak się nazywasz, wiemy kim jesteś. Twoje nazwisko Wysocka, jesteś wrogiem klasowym. Całe społeczeństwo stanęło do walki ze spekulacją. Wróg będzie wytępiony. Uwaga, uwaga! 3 miliony żyletek produkuje miesięcznie nasza nowa fabryka w Rawie Mazowieckim. Na maszynach firmy Zollingen wytwarza się ostrza Piast, które tak nazwano zapewne po to, aby upamiętnić sławne w historii ogolenie ziemowita. W tej fabryce kontrolerem technicznym można być tylko raz dziennie, chyba że jest się silnym brunetem z brodą szybko odrastającą. Próba techniczna skończona. Polecamy wodę lawendową i krem Nivea. Jodyny, mamy nadzieję, nie trzeba. Ciechocinek, jedno z najlepszych uzdrowisk w Polsce. W sezonie zimowym szczególnie licznie zjeżdżają tu z całej Polski na kurację chlopi, korzystając z przerwy w pracach na roli. Po raz pierwszy chlop polski korzysta ze wszystkich dobrodziejstw nowoczesnego lecznictwa. Piotr Kwiatkowski ze wsi Byczyna ma uszkodzenie kręgosłupa i niedowlad ręki. Tego się dorobił za lata charówki w majątku pana dziedzica. Kąpiele solankowe wraz z innymi zabiegami dadzą mu nowe siły. Umiejętnie stosowana hydroterapia pomaga przy chorobach układu nerwowego. W Ciechocinku szeroko stosuje się różnego rodzaju inhalacje leczące schorzenia dróg oddechowych. Jan Janowski skonstruował pierwszy w Polsce rozpylacz do inhalacji penicylinowych. Wielu z tych chorych po raz pierwszy w życiu może się leczyć. Józefa Marciniec leczy się na zapalenie stawów. A to pomieszczenie w pierwszej chwili wygląda na gabinet wymyślnych tortur. W rzeczywistości to sala mechanoterapii. Taka gimnastyka na specjalnych aparatach przywraca sprawność mięśniom i stawom, usuwa skutki reumatyzmu i jest zalecana w stanach pooperacyjnych i pourazowych. Ciężkie pieniądze trzeba było mieć dawniej, by się leczyć w Ciechocinku. Dziś Ciechocinek służy całemu społeczeństwu. Nowy towar w łódzkich kioskach ruchu. Bilety autobusowe. Wozy numer 57 jeżdżą bez konduktora. Pasażerowie sami kasują bilety. Co najdziwniejsze, wpływy z tej linii nie zmalały. Uczciwość w narodzie rośnie, ale od czasu do czasu trzeba jeszcze spojrzeć w lusterko. Łódzki system może rozwiązać trudności kadrowe komunikacji miejskiej. Po pewnych ulepszeniach wart wprowadzenia w całym kraju. Nazywała się Ongiś Król. Od 30 lat nosi nazwę Kopalnia Prezydent. Chlubiła się tradycją walk strajkowych. Dziś postępami w mechanizacji i wzrostem wydobycia. 175 lat ukończyła jedna z najstarszych kopalni węgla w Polsce.
Pomysłowe zastosowanie znaleziono dla kamienia. Załadowuje się nim wyrobiska, a nadmiar przydaje się przy budowie własnego stadionu sportowego. Z okazji święta górniczego nasi operatorzy odbyli mały rajd po kilku kopalniach Śląska i Zagłębia. Interesują ich tym razem obiekty socjalne. Łaźnia oczywiście rzecz normalna, ale w kopalni Mortimer Porąbka prosto z łaźni idzie się do własnej pływalni. Pierwsza to kopalnia, która może się poszczycić takim obiektem zbudowanym w czynie społecznym. Kopalnia Szczygłowice zafundowała swojej załodze sztuczne jezioro, a nad nim kawiarenkę, w której odbywa się właśnie wielki turniej skata z nagrodami. Do finałowych rozgrywek dopuszczono 50 mistrzów tej gry, której tajników nikt dotychczas poza Śląskiem nie zdołał w Polsce pojąć. Nagrody nagrodami, a podczas rozgrywek każdy uczestnik ma prawo do urzędowego piwka. Czymże byłby staw bez łabędzia? Zafundowano więc i łabędzie. Czymże by wreszcie było tak romantyczne otoczenie, gdyby zabrakło miejsca na spotkanie z dziewczyną? Nigdzie chyba indziej w Polsce nie można wypić pół czarnej pod wodą. Kawiarenka zanurzona jest w stawie. Ludzie siedzący w akwarium mogą być oglądani przez zaciekawione lokalne rybki. I jeszcze jeden lokal. Tym razem kawiarnia młodzieżowa przy Domu Kultury w kopalni Wanda Lech. Ładne i przytulne wnętrze, a dwa razy w tygodniu gra do tańca znany na Śląsku i za granicą zespół Rudolfa Kołodzieja. Przy ich akompaniamencie kronika przesyła górnikom serdeczne barburkowe życzenia. Uwaga, nadchodzi, kryć się, każdy dom będzie twierdzą. Co to jest? Czy w Warszawie grozi gigantyczny najazd bandycki? Nie, nie, nic podobnego. To tajemnicza, niezbadana skłonność do kratowania. Towaru za 100 zł, a krata za 1000. Nawet takie skarby ukrywamy za kratami. Telefon na łańcuchu. Inny wzruszający przejaw zaufania do człowieka. W historycznych kronikach handlu zapisany na zawsze zostanie warszawski wynalazek obłamywania noży. Aż się serce raduje, jakaż to pomysłowość w narodzie. A przy tym i jeść wygodnie, i atmosfera wzajemnego zaufania też coś znaczy. Kronika proponuje jeszcze szereg udoskonaleń. Elegancka, prawdziwie kieszonkowa kludeczka. A co z naszą młodzieżą? Zakratować. Czyż można cnotę niewieścią zostawiać na ulicach bez żadnego dozoru? Tak jest, drodzy mistrzowie igły i żelazka. To ubranie zostało skrojone i uszyte z kuponu o długości 2 metry 14 centymetrów. Olbrzymie było poruszenie wśród warszawskich krawców na tym pokazie w Domu Rzemiosła. Sprawdzali każdy szef, oglądali nieszczęsnego modela, czy aby on sam normalnie skrojony. Nieufność i rutyna walczyły z zawodową ambicją. Oto forma kroju, którą wprowadzili pomysłowi krawcy we Włoszech. Cała sztuka polega na racjonalnym wykorzystaniu każdego skrawka kuponu. Wymaga to oczywiście wysokich kwalifikacji, ale na wasz nowy garnitur może wystarczy 2,5 metra. Wszystko teraz zależy od naszych krawieckich mistrzów. Śląski przemysł hutniczy zademonstrował na wystawie artykuły powszechnego użytku, jakie może produkować z odpadów. Znalazły się tu poszukiwane na rynku narzędzia rolnicze, artykuły gospodarskie. Czekamy teraz niecierpliwie na efekty produkcji.